Cześć, cześć, witajcie, tu Wojtas, tu Wojtas. Jak zwykle króciutki wstęp techniczny. Otóż nagrywam ten odcinek. Nie wiem, jak będzie z edycją, walczę ciągle z tymi programami do nagrywania, nie wiem, o co chodzi. Wywaliłem format faktory, chciałem ściągnąć jeszcze raz, no to mi pokazuje, zablokował, nie przyjmuje, w ogóle z różnych stron, i ze Softonika, i dobre programy, że jest błąd, że jest wirus, ach, kurde cuda, wyłączyłem Nortona, to jeszcze gorzej, za cholerę, niech cię to Windows się pokazał, zapora, łe, Jezu, nie wiem, o co chodzi. Także nie mam dobrego programu do konwersji. Jestem trochę do tyłu, walczyłem całą niedzielę. W każdym razie, dobra, nagrywam ten film w niedzielę. I do czego dążę? Obejrzałem właśnie na HBO telewizji z zeszłego roku film Terminator Genesis. Kurde, nie wiedziałem w ogóle, że taki film był. Jeszcze ze Schwarzeneggerem, no, efekty były niemożliwe. Chociaż fabuła, kurde, już takie naciągana, przyciągana, takie, nie wiem, czy to dla Schwarzeneggera ten film specjalnie zrobili, żeby sobie jeszcze pograł na stare lata, czy co. Cudów nie było, ale efekty były bardzo fajne. Taki zlepek, można powiedzieć, że było wszystko. I ten aluminiowy Terminator był, i Schwarzenegger był młody i stary. Także, no, i było nawet początek taki sam, jak oni się przenosili w czasie, tak jak w tych pierwszych częściach. Także fajne było. Ale do czego dążę? Także teraz jest krótko po tym filmie, także ciężko mi będzie się przestawić. Tam, wyobrażacie sobie. 2027 rok, 1997, 86, technika, wszystko elegancko, a tutaj wiadomo. Inne czasy, inne rzeczy, miecze, potwory i takie historie. Średniowiecze, można powiedzieć. Także ciężko będzie się wczuć w klimat, ale nic, no, dlatego może, że dlatego jeszcze nie weźmiemy się za to główne zadanie, czyli zniszczenie walki z Kejranem, tylko weźmiemy sobie znowu jeszcze jakieś poboczne zadanko. I co tam u was słychać, moja droga, w gospodarstwie? A w dzień wołania dzieciaków, w nocy jęki starucha. I jak znajdujesz życie na wsi? Warto było wychodzić za mąż za Edirnczyka? Serce nie słucham. Kurde, tam się dostawaliśmy, chyba było. Nie minie rok, chyba było jasno. Dobra, sprawdźmy sobie, czy my w ogóle mamy te zadania, jak zwykle nie tak. Nie to. Gdzie jest J? Tu jest J. Dobra. Co my tu mamy? Dlaczego tu są z tymi wykrzyknikami to wszystko? Przecież to już wszystko mamy z głowy, nie? To też jest z głowy. Kłopoty z trolem. O, z trolem ostatnio były. Zabiliśmy zabójców jego samicy. Ładnie nam podziękował, a kasę wzięliśmy od tego, tam nie wiem, czy sołtysa, czy jak on się zwał z tej osady spod Flotsam. Ale czy mamy to teraz, tą pocztę załatwiliśmy tak samo u tego marszałka, czy to mamy? Pokarowa serce Melitele. O właśnie, tu potrzebujemy serce. Tu potrzebujemy, to jest ten amulet, tu potrzebujemy język trolla. Ta głowa wisi tam, u tego rzemieślnika wisi ta głowa, ale pewno z tego co wiem, co tam gdzieś wyczytałem, to najpierw musimy trochę powalczyć w kości. I w karczmie, a później z nim oczywiście wygrać. Rzeka tajemnic. Aha! Tutaj ta skrzynka pocztowa była. Właśnie, dostaliśmy się do tej skrzynki pocztowej. Merse. To był ten gościu, który pilnuje tę skrzynkę. Bardzo wiele skrzyni. To było w tym pierwszym wraku. Skrzynka poczty. Listy Loreto. Dom Ludwika Merse. Aha. I musimy odszukać wrak drugiego statku. Może to sobie weźmiemy? Albo w szponach szaleństwa. Coś ciekawszego, co? Dobra, weźmiemy tą rzekę tajemnic, bo to było takie po kolei, nie? Można powiedzieć, po tej poczcie. Okej. Okay. A jak my tu wyglądamy? Wszystko mamy. Waga niska, dużo kasiory, okej. Okay. W
dzień wołania dzieciaków, w nocy jęki. Gdy wyruszysz z flotsa, odszukaj wrak drugiego statku. Warto było wychodzić za mąż za Edirnczyka? Serce nie sługa. Młoda jesteś i jeszcze naiwna. Nie minie rok i wrócisz do... A tu widzimy gdzieś ten wrak? Nie widzimy tutaj tego zadania. Czyli, że to będzie gdzieś coś tam przypadkowe, takie można powiedzieć, bo tutaj w ogóle mapa nam nie pokazuje tego zadania. A co to to jest? Fioravanti? Kurde, taka ta mapka jest. Nic nie widać. Ach, to jest sklepikarz. Sklep. Może pójdziemy do rzemieślnika, tylko nie wiem po co. A dwie karczmy tutaj są, widzicie? Nie, to jest w jednym budynku. Dobra, no ale nie widzimy tego wraku. To chyba go sobie odpuścimy, może gdzieś tam przypadkowo znajdziemy ten wrak. Dobra, szkoda czasu. Tak czy tak, obojętne, co byśmy nie mieli... Cień okozy już mamy. To Malenę byśmy sobie wzięli. Pamiętacie? Grupa strażników rzucała przeciw elfie Malenie. Elfce. Wiedziałem, że chcieli przejrzeć podstawowe, że on zmienił się. Że był to cięższy i dybel w ogrodzie gry. Udał się do jaskini, do której poszli zagonieni ścianie. Chciał ustalić, jaki spotkał ich los. No i dobrze. I teraz mapkę. Teraz powinna być mapka, co? No nie. Ach, tam. Tam jest Malena. Tylko nie wiem, czy tam jest wyjście. No, ładne porządki tu panu. Idziemy. Krasnolud Kowal odbiera chleb. Aha, tu jest Polt. A czy ja tutaj byłem? Dzielnica nieludzi. A właśnie, czy ja tutaj zwiedzałem tą dzielnicę nieludzi? Czy ja tu wchodziłem w ogóle do chat? No właśnie. Cześć. Co tam dobra kobieto? Powiesz mi coś? Ona mnie nie chce przepuścić. Widzicie? Tak stanęła, że nie przejdę. A, udało się. Ładne wolki. Ładnie się to wszystko świeci, ale nic nie mogę podnieść. Witaj. Cześć. Siemanko. No przytup masz wspaniały, Geralt. Tylko dlaczego nie mogę nic wziąć? Dobra, nie to nie. Niech mnie trole biją. Witaj. Widzę, że nawet Flotsam ma swoje getto. W końcu jesteśmy w Temerii, co nie? Nie ludzie są winni wszystkiemu. Od pomoru bydła po zwyżkę podatków. Niech se żyją, byle z dala i nie za długo. Aha. No szkoda. Nowe buty? Co się stało? Witam. No dobrze, że chociaż można się przywitać z wami. No, czyli tutaj można powiedzieć, że jest getto takie. No ściany za pięknie nie wyglądają. Jak mówiłaś, ale rozmywa się na deszczu. A zmieszałaś henny z olejkiem? A wyglądam na idiotkę? Spróbuj dodać więcej wosku. Na tobie się jakoś trzyma. Bo ja nie łażę po deszczu?
do dupy z takim dniem. O cholera. Jestem Wiedźminem. A znasz lepsze? Co te dzieciaki zawsze łażą za mną? A ty co tu? Milo? Jestem Wiedźminem! Adzia! No fajnie, że sam pokazują te zakamarki. No patrzcie, no łazi za mną. Ach, ty jesteś na gwizdany, a się świeciło, że mogę rozmawiać. Zaczy, on tak węszy. I wiesz, spytał, żebym to ja wiedział. A ty mi coś powiesz? Nie. Ach, tu jest siedziba tego, wiecie. Czy teraz tam wejdę? Proszę. Nie wiem, po co tu wlazłem. Ale mam nadzieję, że tam będzie wyjście, wiecie? Chociaż nie, ja mam iść na prawo. O! No proszę. Tylko czy ja nie miałem tutaj wchodzić wtedy, żeby podsłuchać? Nie. To po cholerę ja tu wlazłem, nie wiecie? I teraz mogę zejść tylko, co? No jak ja tak dalej będę wykonywał zadania, to kurde, to mi nie starczy. Aha, to są te drzwi, które ominęły. Tak, a ja wtedy miałem tutaj się skradać i podsłuchiwać. A nie dzisiaj, drzwi zamknięte. No. Weźmiemy drewno? Tylko jak będę brał za dużo, to mi zabraknie później. No tak, ale jak tego nie wziąć? Ludziska, prawda? Jak tu nie brać takie ładne rzeczy? Powiedzcie sami. Ale tu ziół, no proszę. To miało być wtedy, w tym odcinku miałem to wszystko pozbierać, co miałem podsłuchiwać Loredo i czarownicę. A ja wiadomo co. A co tam jeszcze jest? Ładna skrzynia. Kasa. No proszę. Tylko, że gdzieś tu się zaplątałem i teraz będę szukał wyjścia. Ale było warto, co? Aha, przecież tu już byliśmy. Co przeszuka jeszcze? Kloc drewna? Nie chcę kloców drewna już, bo będę miał za chwilę za ciężko. No proszę, kurde, jakie fajne miejsca tu są. Ludzie. Co się stało? Ach, ta gruda srebra by mi się przydała. A już, aha! Znalazłem, jak zabiłem tych bandziorów. O, zejście, zaraz to sprawdzimy. Jak zabiłem tych gości, którzy zabili samice, cenna ozdoba, samice trolla,
To przy nich znalazłem rudę srebra jedną. A to wiecie, ruda srebra do czego jest? Do schematu, do mieczy. Do miecza wiedźmińskiego. I za chwilę będę miał za ciężko. I nie będę mógł iść na daleką wyprawę. No wlazłem tu i co dalej? I dalej już nie mogę. To po cholerę tu wlazłem. Szkoda, że nie może zeskakiwać. Trzeba klikać. Znaczy zeskakuje, nie? Ale... Dobra, wejdźmy tu jeszcze, jak jesteśmy. A, strażnicy pogotowiu. Aha, i tam jest port. A tu jest ten dziedziniec. Zejdziemy tam. Co? Jeszcze? W dół? Tam ta klapa co była? No, klikam w dół i co? Dlaczego nie mogę zejść? Zamknięte. Aha. No tak. Tędy przyszedłem. A ja bym musiał iść tam. Tylko, że tu nigdzie nie ma wyjścia, co? Cholera. A tam jest ten dziedziniec. Chyba musimy stąd wyjść, wiecie, kochani. Normalnie na zewnątrz. Tu mogę przeskoczyć nawet, tylko że teraz już nie chcę. A co tu mamy? No proszę. A co to za miejsce? O rany. To mi wygląda tutaj też. Pojedynki chyba. Co? Mhm. Na pewno. Aha, tam już nie mogę. Tu byliśmy przecież. O cholera, no tak. Zapomniałem, jak tu wlazłem. I teraz się zaplątałem. Teraz nie wiem, jak wyleźć stąd. I teraz nie wiem, jak stąd wyleźć. Dobra. Tu, ale tutaj jest dalej. No pięknie. Drzwi zamknięte. Ja jak to jakoś kurde ominęłem te drzwi, nie? Jakoś skakiwałem. Cholera jasna. O jakiego grzyba się tu ładowałem? Tam nie wyjdę. Tu nie wyjdę. A co tu chodzi? Chwila, moment.
Dobra, idziemy tu. Aha. No proszę. Dobra, wychodzimy stąd. Trochę nas zganialiśmy. Drzwi zamknięte, kurde. Trochę towaru znaleźliśmy. Dużo towaru. Tylko jak teraz mam iść do tej Maleny? Dobra, wyjdźmy. I tak będzie najlepiej, nie? No wiem, że tam. Wiem, że tam. Tylko czy tam jest wyjście? Czy ja muszę z zewnątrz lasem przejść? Chyba z zewnątrz lasem muszę przejść, wiecie? Coś mi się tak zdaje. Skaranie boskie z tymi obcymi. Kiedyż oni się wreszcie wyniosą? Oj, nieprędko, nieprędko. Kurde, ta wiada ciągle śpi, w ciągu dnia też. No proszę, deszczyk nam się zrobił. A która w ogóle godzina się robiła? Nie, dzień jest. Ale się brzydko zrobiło, ale fajnie. Inaczej, ciekawiej. O kurde, tu jeszcze nie było. Tu mnie jeszcze nie było. Muzyka nie robi się za miła. Ale jesteśmy na dobrej drodze. O rany! Nie wierzę. Dawno nie było Endriak. No widzicie? Tylko wyszedłem do lasu. Nic mi nie dasz? Tej Endriaga? O właśnie. Żuchwa ślina skóra. O, już ponad 200 kilo ważymy. Dobra, idziemy. Proszę, tylko za drzwi wyszedłem. Ale chyba jest, idziemy dobrze. Fajnie to wygląda. Takie zamglone trochę. Idealna jest ta grafika, powiem wam szczerze. Teraz widzę dopiero, kurde, na tym sprzęcie, jak to pięknie chodzi. No nie chcę się chwalić, ale naprawdę no. No ale w końcu zainwestować duże pieniądze. Duże pieniądze dla mnie to było bardzo drogie. Sam komputer 3800, ale reszta, wyobraźcie sobie. Dobry monitor, klawiatura, system. Naprawdę dużo. I żeby nie było dużej różnicy. Musi być, prawda? Dobra, muszę się nauczyć chodzić tam, gdzie należy, a nie już mnie kończy, żeby iść tam. Coś tam jest. O właśnie, takie momenty. Szukamy jaskiń. No, tu na pewno nie znajdziemy. O cholera. O co chodzi? Zapiszemy sobie, bo jesteśmy blisko. Nie wiem, co mnie czeka. Już niby jestem na miejscu. Tylko że ja nie mogę zejść tutaj. To jest tam nade mną, pode mną. Aha. Zobaczcie, jak trzeba uważnie przy tych ścianach się poruszać. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie będzie wejście. Cholera, ale wlazłem tutaj, zobaczcie, nic jeszcze nie widać na dodatek. Zeskoczyć nie mogę. No kurde. No. Nigdzie nie mogę zejść.
Tam jest Flotsam. Widzimy Flotsam, a my musimy iść tam. Patrzcie, coś tam jest. Tam jest śmierdzi wiewiórkami, elfy. Ale nie mogę zejść do nich. Nie, tam muszę do nich znaleźć drogę. To są ci... Patrzcie, tam jest ścieżka. Cholera, jak tam znaleźć dojście do nich? Co to było? Jest zejście. Super. Tylko na prawo iść czy na lewo? Tam widziałem ludzi. Tylko mi nie mówcie, że będziemy tu czekać. Tylko się pośpiesz. Jest, Malena. Z kim mam gadać? Aha. Aha, oni mówią do mnie, że będą tu czekać. Co my mamy? Srebrny miecz. No i dobrze. Co to jest tyle tych ziół? Swariować można, nie? Coraz więcej krwi. Pewnie zaraz ukaże się, do kogo należała. Malena, a pamiętacie, o co tam chodziło? Nie to. Tu. Elfkę, oskarżono o szpiegowanie na rzecz Skojateli i wprowadzenie strażników za Sackę. Był to ciężki zarzut, gdyby elfka okazała się winna, groziła śmierć. Geralt postanowił zająć się sprawą. Udał się do jaskini, do której poszli zaginieni. Chciał ustalić, jaki spotka ich los. Ślady krwi. Wszedł do pieczary. Zobaczcie, jak na bieżąco tutaj są komentarze i jaskiera. Dobra, idziemy, nie? Nie mam pojęcia, co mnie tam czeka. Ale pogłos się zrobił, niesamowity. Robi się ciemno. I zawsze mogę wypić eliksir kota. Znowu Jucha. Aha. Orzeź ty. Nekery albo topielce. Nekery. To może być całe stado, wiecie? Oddane. Lepiej się odsunąć, zdrówka straciłem dużo. Wiecie co? To nie to, weźmiemy tego, Igni weźmiemy. Igni chyba będzie lepszy. Spadaj, 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 spadaj! Kurde, nie zdążyłem! W sam środek wlazłem jak głupkowaty i nie patrzyłem na poziom zdrowia. Uhuhu. Dobra, z tym płomieniem będzie dobrze. Tylko zapisałem... Za późno zapisałem grę. Znaczy za wcześnie, o właśnie. Że pamiętam, jak się do nich szło teraz. Chyba tu, co?
Jak się tam do nich schodziło? Tak, za głupotę trzeba płacić. Szum wody się zgadza, tylko teraz już wody nie widzimy. To jest wstrętna pogoda. Będziemy tu czekać. Dobra. Tylko się pośpiesz. Aha, aha. Wiecie co, ja może użyję tego samuma, co? Tylko jak to się świgało? Muszę więcej biegać. Bo nekery tam pojedynczo może nie, tylko tam było kilka takich, widzieliście, wojowników bardziej. Miecz jaki mam, srebrny, to dobrze. Dobra. Teraz co? Co ja chciałem zapisać przede wszystkim? Zapisać. I bierzemy sobie igni, płomienie. I samu, tylko jak się świgało tym samumem? Wojownika, załatwić wojownika szybko, to już będzie jednego mniej groźnego. Dobra, spadamy, spadamy, spadaj, spadaj, spadaj. Spadaj, 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 spadaj. Geralt. Dobra, dlaczego nie biegasz? O Jezu, wlazłem w ich gniazdo. Dobrze, dobrze. Przebijaj się, przebijaj się. Przebijaj się, spadaj, spadaj. Kurde, te samą. Kurde, może pułapki było trzeba wystawić. Thank you.
Źle wyrzucam, wyrzucałem te pociski. Mało zdrowia. Mało zdrowia, stąd będę musiał uciekać, bo to jest pułapka. Oj, nie, 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 spadamy, spadamy. O Jezu, już cały wigor mi ucieknie teraz. Nie mamy nic zdrowia. Kiepsko ze zdrowiem. Dlaczego mi się nie poprawia zdrówko? Kurde, gdzie ja tu wlazłem jak głupkowaty? Dobra, kto jeszcze? Jeszcze słyszę któregoś. Jeszcze nie wszyscy. Zdrówko mi się poprawiło. Ach, tu jesteś. Kurde, ale mnie podszedł z tyłu. Widzieliście? Cwaniaka. Jest jaskinia, jest wszystko dobrze. Co dalej mam zrobić? Na pewno przysłuchaj. Krew, oczy, serce, szpony, sukno, dratwa, o mordę. Dużo tego. Na pewno musimy wszystko przejrzeć. Ciężko było. No ale no, zginęłem. Było ciężko i zginęłem, no. Przez głupotę swoją, oczywiście. Jak to zawsze, szpony, zęby. Tylko bardziej endyriagi by mi się przydały. O, to dużo nie waży. Zbieramy, zbieramy. Sprzedamy, sprzedamy. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie mam iść dalej. O, proszę. Maczuga, datwa, skóra. A tu jakiś delikwent jest, tak? Zęby, zęby, dreny, dobrze. Srebrny pierścień, receptura. Solidne suknia, otwadzona, żółta, dobra. Krakwa. To chyba dobry trop. No dobry, dobry, no bo jucha jest, nie? Ale tu jeszcze, zobaczcie ile tu tego jest wszystkiego, Jezu. No jeszcze mogę, jeszcze troszkę wagi mam. Dobrze, że tak mało ważyłem. Co to było? Wejdź? Aha, na górę, tędy przyszliśmy. Dobra. No, co to było? Powiem wam szczerze. Ale już mniej więcej i te płomienie były lepsze. Jezu, ile tu tego. Te płomienie były jednakowoż lepsze, na pewno, tak mi się zdaje. Chociaż nie wiem jak z innymi mocami. Ile? 225, jeszcze nie jest źle z wagą. Ja to miałem zbadać coś a propos szaleństwa, to proszę, co się porobiło. A mapka mnie gdzieś pokazuje, gdzie indziej. To o to szaleństwo chodziło? Słuchajcie.
Nie mam pojęcia, co tutaj mi się tak jarzy ciągle. Jakaś ładna ruda coś. Ruda żelaza właśnie. Tutaj też ruda, co? Żelaza. Ruda żelaza. Zejść tutaj nigdzie nie mogę. Aha. Czyli co? Czyli tam musimy wracać. A tu można wejść na górę? O, proszę, można. Tylko nie wiem, czy stąd nie przyszedłem, co? Że raczej nie. Znowu krew. Aha, to jest tylko krew pewna. A tu co? Ale ty rudy żelaza tu jest. Często to jest deprymujące, wiecie, że pokazuje tutaj tobie, a nie możesz nic wziąć. Dobra, no chodźmy. Tam mogę wejść. Ale rozbudowana jest ta jaskinia. I co, chodziło tylko o te nekery? Aha. I po co ja tu wlazłem? Nie wiecie? Fajnie jest, ale po cholerę tu lazłem. Nie mam pojęcia. Dobra, ewidentnie gdzieś tam musimy iść. Boję się, że gdzieś coś mnie tutaj ominie, wiecie? Jakaś ładna znajdźka. Jest ruda srebra. No, to by mnie ominęło. Rudy żelaza może już nie bierzmy. Chociaż tylko kilogram. Niech będzie. No proszę. Tu się schowała ruda srebra. Gdzieś tam jeszcze po drodze było jakieś wejście, wiecie? Tak mi się zdawało. Dobra, idziemy za znacznikiem, nie? No, tu już byliśmy. Co jeszcze tam było? Serce, zęby. Tam nie, tam już mamy. Wszystko ładnie przeszedłem. Mam nadzieję, że teraz nie będę błądził. Wchodzimy. Miałeś wejść? No, tu nie byliśmy chyba. Matko do ciebie. Aha, to jest tutaj wejście. I co? To by było koniec? Byłem w jaskini. Ale czy to jest koniec już? Będziemy tu czekać. Tylko się pośpiesz. No nie, no to jeszcze nie wszystko. Ty, to o co chodzi? Udaj się do jaskini pod Flotsam. No to nie wiem, o co chodzi. Byłem w jaskini. Coraz więcej krwi. Przeszukaj pieczarę. No kurde, no przeszukałem już wszystko. D-
Dobra, zapiszę sobie grę. Nie wiem, czy mi gra zapisała. Pokażcie, czy coś w dzienniku już widzimy. Czy wejście do dostrzeń w sprawie, czy miecz szybko się spochwy i wszedł do pieczary. No kurde, pozabijałem ich. A czy mapka coś więcej pokaże? No właśnie, i tam czekają. No pieczara spenetrowana. I tam jest śledzone zadanie. Łe kurde, no. O co chodzi? O to chodzi, że 45 minut gramy. Spauzuję, solki. Idę po prostu, teraz wiecie, witajcie z powrotem. Idę po prostu, tak jak ślady krwi pokazują. Aha, no widzicie, tutaj nie byłem. Strzały, wiewiórek. A, tak. Wszystko jasne. No proszę, na jedną skałkę nie podskoczyłem i to jest to wszystko. I tyle tego łażenia mojego było. Proszę, jakieś inne wejście tu. Haha. No fajnie. Kurde, nie myślałem, że taki długi odcinek będzie. Gdzie ja wyjdę? Drzwi zamknięte, ale jaja. Łe Jezu. No tak, to się nie bawię. No i po co tu właziłem? Znowu. Dobra, teraz do wyjścia z jaskini. Spauzuję. No widzicie, miało być fajnie, ładnie, pięknie. No nie ma programu, żeby przycinać, żeby kleić, no. Ale jest muzyka już fajna, tak jakbym już kończył ten rozdział. Ale nie, jeszcze nie kończymy. Jak to trzeba jednak uważać, jak cię gra prowadzi. Miałem iść po tych plamach krwistych. I bym dawno już znalazł przejście, wyjście i bym wiedział, o co chodzi. No i co teraz? I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Potwory, nie? Zginęli od strzał. Nic o tym nie wiem. Co o tym myślisz, Wiedźminie? Dwóch żołdaków wybrało się do jaskini. Pewnie chcieli przepłoszyć straszydła. Może ktoś ich do tego namówił. Nie wiem, ile potworów zabili, ale wiem, kto ich zabił. Skojatel. Bzdura! Z tego, co wiem, nekery nie potrafią strzelać z łuków. No, chłopy! Na drzewo z nią! Nie! Powiem wszystko, tylko mnie nie zabijajcie! Błagam! Mów. Sami musicie to zobaczyć. Inaczej nie zrozumiecie. Co masz twoja gamratka zobaczyć? Kłamie ta suka! Przekonamy się. Prowadź. Ruchy, kochana, ruchy, bo już mam bardzo długi odcinek. Kurde, to będzie odcinek, nie wiem. Co nam chcesz pokazać, kochana, co? Pułapkę nas wciągnęłaś. Wiedziałem. Wiedziałem. Muszę wyjść z tych gałęzi, cholera, gdzie ja jestem. Tu jestem. A ja jej wierzyłem. Biedna elfica. Zasrane wiewiórki. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Oto nagroda. A ty, elfia szmato, idziesz z nami. Nie trzeba było odchodzić od Dmitra, głupia dziwko. I tak wszyscy zdechniecie. Bądźcie przeklęci, Dwan.
No proszę. I komu tu wierzyć? Dobra. Długa droga mnie czeka do domu, że tak powiem. Wszyscy mnie zostawili. Co to jeszcze mieć? Dobra, ale gra została zapisana. Nie, schowaj to. Dobra, kochani. Zdostajemy się. 50 minut. No, kiedyś normalnie brałem ten FreeMark Video Converter, co nie mogę go ściągnąć, bo no to mi pokazuje, że jest B. No, kucha ciągle. A fajnie mi się tam przycinało, wycinało. Kurde, fajnie mi się robiło. Kurde, no trudno. Dobra, stało się. To na razie. Trzymajcie się. Do miłego. Cześć, cześć. No, fajny odcinek był, co? Zapomniałem nawet o Terminatorze. Kurde, w tym ferworze walki. Na razie. Cześć, cześć.